No i stało się, dzień dobry, ja jestem Domarski, a to jest Subnautica Below Zero, część druga. Pierwsza część chyba wam się spodobała, więc stwierdziłem, nagram kolejną. A nawet gdyby się wam nie spodobała druga część, to i tak bym nagrał kolejną część, ponieważ ja szaleję za Subnautiką. Po prostu jestem jej ogromnym fanem. W dzisiejszym odcinku będziemy eksplorować, zbierać surowce i przede wszystkim dobrze się bawić. No, mamy tego Siglite'a, więc w sumie myślę, że można byłoby troszeczkę więcej spróbować poeksplorować dzisiaj niż ostatnio. No powiem wam szczerze, że nie wiem, co mam za bardzo robić, tak? Ponieważ w żaden sposób fabuła nas nie ciągnie do przodu. No, bo po prostu trzeba troszeczkę poeksplorować. Tylko żeby się nie pogubić, aha, żeby się nie pogubić, jak wszystko jest, kurde, niewidoczne. Mamy chyba pusty, nie mamy pustego ekwipunku. Miałem ostatnio wypróżnić ekwipunek po nagraniu, ale się mi zapomniało. Ha, tak wygląda teraz krystaliczna siarka. No trochę się jej wygląd zmienił od ostatniego razu. Zjedz proszę tą rybę, zjedz proszę jeszcze jedną rybę. Wypij nie tą wodę. Złą wodę wypiłem. A, troszeczkę zmarnowałem rzeczy, ale trudno się mówi. Okej, wyrzucimy tutaj nam... Ojejku, nie tak, nie ten przycisk, pomyliłem przyciski. Wyrzucimy do skrzynki niepotrzebne nam na chwilę obecną rzeczy. Nóż, proszę, oddaj mi rybkę, to, wyrzuć. Znaczy rybkę weź, to też weź, w razie gdybyśmy byli głodni. Jeszcze bym zrobił taką jedną fajną rzecz, bowiem jadąc, czy tam płynąc na tak długą podróż, fajnie byłoby mieć mimo wszystko baterię w pogotowiu. Tylko pytanie, czy my mamy, chyba nie mamy, musimy pójść po te takie zielone. Nie pamiętam, jak się to już nazywało. Okej, okay, na całe szczęście mamy to szybko, mamy tego troszeczkę pod bazą. Wicieniec, to się nazywa wicieniec, Szymek, wicieniec. No to muszę skończyć skanować. Okej, okay, baterię zapasową mamy, więc możemy sobie spokojnie płynąć przed siebie. Im dalej, tym lepiej, bo podejrzewam, że tym ciekawsze rzeczy spotkam. Ewentualnie jeszcze jest taka opcja, że sobie pójdziemy eksplorować górę. Ale chyba na razie chcę ominąć eksplorację, że tak powiem, podwórka. Na razie się skupię na wodzie. Bo liczę na to, widziałem w trailerach, że jest w Subnautice coś takiego jak taki podwodna ciężarówka. Nie wiem, czy mogę takiej nazwy użyć, ale coś na wzór podwodnej ciężarówki widziałem. I nie ukrywam, że chciałbym znaleźć chociaż jakikolwiek jeden fragment takiej łodzi podwodnej, bo to jest ewidentnie łódź podwodna. I interesuje mnie, co jest tam. Tam bardzo kusi mnie popłynąć. Może zginę, może nie. Jakby nie patrzeć, nie mam za bardzo jak teraz wypłynąć na powierzchnię. Wpływam w takie... Ło, co to jest? Zeskanuj to. A to było skanowane, dobra, to już wiem, co to jest. Ale tego nie skanowałem. Zabilec lodowy. No okej. Okay. To mnie zamroziło ostatnio. No, jeszcze troszeczkę. To zamraża. Tak opływam troszeczkę dookoła, ale... Nic tutaj... Po pierwsze, że nie widzę. Po drugie... O, mamy jakieś nowe zwierzątko, nową rybkę. Tytanica dziurawa. No dziurawa to ona jest ewidentnie. Jestem ciekawy, czy mogę przepłynąć przez nią. Ha, mogę przez nią przepłynąć. O, mamy... To mnie gryzie, jak się kurcza przestraszyłem. Dobra, płyniemy stąd, bo mnie to zaraz pozagryza i nie będzie przyjemnie. Ale mam zeskanowane, to najważniejsze. Znów wypływamy. I tu mamy wyjście. Ale zanim wyjście, chociaż to jest takie wyjście, że potem będzie mi ciężko znaleźć to. Dobra, to wiecie co? Ja tu wyjdę. Miałem nie eksplorować powierzchni, ale drobna zmiana planów nigdy nam nie zaszkodzi. Okej, wychodzimy. Teraz tak, muszę pilnować na pewno temperatury. Czyli się muszę ogrzewać przy tych kwiatuszkach, które zresztą mogę zeskanować, a nawet powinienem zeskanować. Super. Zobaczymy, co nas spotka tutaj, że tak powiem, na powierzchni. W zimowej krainie, w śnieżnej. O, dzień dobry! Przepraszam, że krzyczę, ale patrzcie, co ja znalazłem. Nie spodziewałem się tego, ale tak jak miałem też w głowie, jak robiłem skrzynkę, to miałem w głowie, ej, fajnie byłoby znaleźć bazę,
ale nie spodziewałem się, że znajdę ją tak szybko. Drodzy Państwo, to oznacza, że mogę zeskanować bałwana. To na pewno. Najpierw zeskanuję bałwana, a potem zniszczę bałwana. Ło! Szukaj schronienia. Zbliżają się groźne warunki. Szukaj schronienia. No mam schronienie, ale ja przecież jeszcze nie zdążyłem. Dobra, Siglite. Halo, halo. Ja chcę sobie zwiedzić teren dookoła. Czy ja mam już szybciutko... O, dobra. Są pioruny. Idę do środka. I zamarzam. W środku będzie ciepło. Tak, w środku jest ciepło. Zamknij drzwi, bo ciul wie, co się stanie. Okej. Okay. Będzie masę do skanowania przedmiotów. Ale to dobrze. To dobrze. Naprawdę się nie spodziewałem, że tak szybko to znajdziemy. Zeskanujemy sobie okno. Szkoda, że przez okno nie widać warunków pogodowych. Tak mi się wydaje przynajmniej. No okej. Okay. Co my tutaj mamy? Motywujący plakat. It's your field. Stand tall. Be singular. Podniesiemy. Zostały zakazane. Okej, okay, dziwne. Mamy pierwszy dziennik. Przewodnik stacja badawczo Zero. Stylowa doniczka. Zrobimy sobie stylową doniczkę w domu jak najbardziej. Skanujemy fragment dużego pomieszczenia. Strasznie długo to się na pewno będzie skanowało, bo jednak jest to coś dużego i ciekawego zarazem. I bardzo potrzebnego. Okej, okay, mamy kosz na śmieci. Też zeskanujemy. Co tutaj dalej mamy? Drzwi grodziowe. Drzwi grodziowe zeskanujemy. Strasznie dużo rzeczy tu jest do skanowania. Dajcie mi latarkę, żeby tu nic przez przypadek nie przeoczyć. Tu wszystko jest bardzo potrzebne i bardzo cenne, więc fajnie byłoby, gdyby mi się udało wszyściutko tutaj bardzo porządnie zeksplorować. Naprawdę się nie spodziewałem, że to już będzie w drugim odcinku eksploracja tej części. Ja chciałem kulturalnie pozbierać surowce i tak naprawdę tyle, a tu taka miła niespodzianka. Ja się bardzo cieszę, absolutnie nie narzekam. Tylko, że teraz, słuchajcie, będziemy mieli troszeczkę pracy. Czyli w następnym odcinku istnieje szansa na to, że będziemy mogli zacząć budować własną bazę. A to bardzo fajnie. Okej, okay, pobierz PDA. Podnieś płytę szafy grającej. Okej, okay, płyta szafy grającej. Brzmi iście ciekawie. Maszyna filtrująca wodę. To jest też bardzo przydatna rzecz, dlatego tak długo się skanuje. Bo po pierwsze jest przydatna, po drugie jest to duży schemat. Kajuta. To jest pomieszczenie wielofunkcyjne, skanuję? A, ja skanuję pomieszczenie wielofunkcyjne. Myślałem, że skanuję tabliczkę, na której jest napis kajuta. A to jednak nie, jednak pomieszczenie wielofunkcyjne. Fragment ładowarki ogniw. Dziękuję i dzień dobry. Superancko. Czy tu coś jeszcze ja... Oj, Boże, włączyłem to, co nie trzeba. Chciałem 3 wcisnąć. Owoc latarniowy. Bardzo spoko sprawa z tym owocem. A tak naprawdę z tym drzewem. Dzięki temu będziemy mogli mieć bardzo pożywne owoce, właśnie drzewa latarniowego. Wewnętrzna skrzynka plantacyjna to też sobie warto zeskanować, żebyśmy potem mieli gdzie hodować te drzewka. Czy tutaj coś jeszcze jest do zeskanowania? Pomieszczenie wielofunkcyjne ze szklaną kopułą. Poproszę i dziękuję. O, jeszcze to mogę zeskanować. Jak ja tego nie zeskanowałem? Jak ja to przeoczyłem? Okej. Okay. Idziemy na razie tam, gdzie nie jest otwarte. Tam, gdzie jest otwarte, znaczy się. Akwarium. Czyli jaja stworzenia wreszcie nam się przydadzą. Tutaj mamy PDA. Podnieś zdjęcie. Brakuje kitka. No, kitka zawsze brakuje, taka prawda. Mi też brakuje kitka, pomimo tego, że bardzo, ale to bardzo chcę mieć kitku. Tu mamy jakieś coś wyglądającego na wzór pająka. Tu jakaś też kopuła. Tutaj mamy stanowisko modyfikacyjne, coś co pamiętamy z poprzedniej wersji. Tu kolejne jakieś zamknięte rzeczy. Kostka jonowa, którą powinienem zeskanować, a nie podnieść. Niestety, zrobiłem inaczej. Tutaj nic, tu nic. Tu mamy kolejny PDA. Rysuneczki. Okej, tutaj mamy technologia sterownia. Mamy sterownię odblokowaną. Okej. I tak naprawdę tutaj tyle. Lokalizacja przesłana do PDA, czyli mamy jakiś punkt odniesienia zaznaczony na mapie najprawdopodobniej. A może się mylę.
Chyba się mylę. Zaraz sobie potem, jak tutaj zeksplorujemy, żeby się nie pogubić, zerkniemy do PDA i zobaczymy, co nam gra przygotowała. Czy tutaj możemy się jakoś dostać? Coś? Ja mogę kłócać w tej grze? Nie, nie mogę. Czyli tam się nie dostaniemy. Ale dostaniemy się tutaj do kajuty. Hello? Oj, tu jak widzicie mamy... Okej, poznajemy tak naprawdę... Potato, you are a good cat. Jak można kota nazwać ziemniak? Serio? No trudno. Poznajemy coraz bardziej historię tej bohaterki naszej, tak? Bo my chyba gramy kobitką z tego, co dobrze słyszę i rozumiem i w ogóle. Podnieś plakat. Chętnie podniosę, pozbieram to, co macie do dania. Do oddania. Tutaj nic do skanowania chyba już nie mam. Okej, okay. Jeszcze mamy tutaj w drugim pomieszczeniu... A coś tu mogę? Co mogę zeskanować? Ja widziałem, że coś... O, tu. Plakat. A, plakietka. A, no mówiłem, że plakietkę będę mógł skanować. Okej. Okay. Tutaj mamy PDA. Krzesło biurowe. Strasznie dużo schematów. I chyba tyle. Tak? Na to by wychodziło. Okej. Okay. W takim razie ewakuujemy się z tego pomieszczenia. Bang. Dzień dobry. I chciałbym tutaj troszeczkę popatrzeć, co ja mam do pozbierania. Tylko, że zaczął padać śnieg. Niefajnie, bardzo niefajnie. No troszeczkę mi to utrudni eksplorację, ale trudno się mówi. Fragment kombinezonu Prawn. Ale wiecie co, bo tak naprawdę teraz pozbieram bardzo dużo fragmentów. Coś, co w poprzedniej Subnautice, z tego co pamiętam, troszeczkę więcej czasu zajmowało znajdywanie tych fragmentów. Ja się tak zastanawiam, co ja będę... Podniosłem śnieg. Co ja będę odkrywał w późniejszych etapach gry. No bo ja w tym momencie będę miał w cudzysłowie wszystko. Zrobiła się noc. Nie fajnie, nie dobrze. Nie lubię, no nie lubimy nocy, bardzo nie lubimy nocy. Bo się w nocy ciężko cokolwiek eksploruje. O, konstruktor baz! Zapomniałem, że my nie mamy konstruktora baz, ale już mamy! Jejku, jak dobrze, bo już bym się zmartwił, że jeszcze nie mogę zrobić... że jeszcze nie mogę zrobić... No, czego nie mogę zrobić? Bazy! Okej, okay, strasznie dużo schematów nam się odblokowało. Groźne warunki się zbliżają. Super! Chciałem kulturalnie zeksplorować to, co jest na zewnątrz, jednak nie pozwolili nam, niestety. Okej, okay, warunków złych już nie ma. W miarę jasne jest, ta gra jest ewidentnie, ta część Subnautica jest ewidentnie zrobiona w ten sposób, że w nocy jest trochę ciemno, ale nie jest na tyle ciemno, że po prostu się nie da grać. Tylko jest umiarkowanie ciemno, jeżeli zrozumieliście, o co mi chodzi. A mam nadzieję, że spokojnie zrozumieliście. Okej. A może jednak warunki pogodowe w dalszym ciągu będą kiepskie? Czy to by oznaczało, że zeksplorowaliśmy to miejsce prawie że całe? Dobrze, no wiecie co, tak jeszcze tutaj poobchodziłem troszeczkę, posprawdzałem, czy oby na pewno wszystko zeksplorowałem. Według moich obserwacji tak, a jaka jest prawda, nie wiem. Jeżeli coś pominąłem, to koniecznie musicie mi napisać to w komentarzu. Tu mamy kwiatki, które nas ocieplą. Och, jak dobrze. Gdzieś idziemy? Nie wiem gdzie, ale dokądś nas gra prowadzi. Zobaczymy, co tu znajdziemy. Póki co... O, już kojarzymy to, co z poprzedniej części, czyli to są jakieś tam kolumny obcych. Jak zwał, tak zwał. Niestety dziwnym trafem ich skanować nie możemy. Nie mam pojęcia dlaczego. Szkoda, bo to jednak zawsze mogłaby być jakaś ciekawa informacja o tym. Okej, okay, skończyły nam się kwiatki. Temperatura mi na całe szczęście nie spada, a dziwne. Stalagmit lodowy. Dobra, zeskanujemy. Czy tutaj coś jest jeszcze do skanowania? To chyba nie możemy jednak zeskanować. Tutaj są jakieś przyrządy, narzędzia i inne ustrojstwa, ale to robi tylko i wyłącznie za ozdobę. Tutaj ten ekspres do kawy prawdopodobnie też. Dokładnie. Aha, i tam się dostać nie dostaniemy. Zalecane spożycie kalorii. Dobrze, spokojnie, zaraz się nie pali. No dobrze, ale to jak mamy się tam dostać do środka?
No okej, no jakby nic na razie tutaj nie zrobimy. Nie pozostaje nam nic innego jak się wrócić. No bo do środka się dostać jako tako nie możemy. A szkoda. Bo mogłoby być tam coś ciekawego. O, mamy tam zaznaczony ten. Architekt Sanctuary. Czy jak czytał, tak czytał, no nie wiem. I to tam będziemy musieli się wybrać. Nie wiem, czy w tym odcinku, ale się tam będzie po prostu trzeba wybrać. Może na następny odcinek sobie zostawimy to. Myślę, że to będzie też dobra opcja. Strasznie szybko mi ten czas leci w Subnautice, ale tak bardzo szybko, że nawet sobie nie wyobrażacie. No nic, no tutaj chyba już nic więcej nie znajdziemy. Więc najlepiej byłoby się chyba wrócić do domku. Włącz proszę Siglighta i włącz proszę lampkę, żebym wiedział, w którą stronę płynąć, żeby nie zginąć i się nie utopić. Powiem wam szczerze, że byłoby słabo, gdybym się utopił. Mam już troszeczkę uzbieranych rzeczy, więc wolałbym przeżyć. Ale jeszcze sobie troszeczkę zeksplorujemy tutaj świata. Może coś jeszcze tutaj idzie znaleźć. Fajnie byłoby, no mówię, no co prawda już dużo schematów dzisiaj znaleźliśmy, więc nie marudzę. Ale jakbyśmy jeszcze znaleźli jakiś schemat na przykład tej podwodnej łódki, no byłoby całkiem fajnie. Ale widzę, że będzie ciężko, więc nic na siłę. O, już myślałem, że tu była ta łódka, a to tylko kamień. O, tu coś jest, tu coś jest, tu coś znalazłem. Haha, znalazłem jeszcze więcej schematów, no nie wierzę w to. No w to nie, powiem wam, że w to ja nie wierzę. Okej, zobaczymy w takim razie, co my tutaj znajdziemy. Okej, kostka żywnościowa, standardzik, tutaj mamy, co my tu mamy? Radiolatarnie możemy robić, jak dobrze. Tlenu mi zostało mało, bardzo mało, a zwłaszcza, że nade mną jest kra lodowa. Jeżeli dobrze mówię, do tej pory nie wiem, czy dobrze mówię. Szybko sobie wypłyniemy, nabierzemy jeszcze troszeczkę tlenu. Zaraz będziemy kończyć odcinek, tylko jeszcze tutaj zeksplorujemy. Mamy PDA, okej, w porządku. Tutaj mamy w skrzynce wodę. Co to jest? Okej, nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest. Mamy radiolatarnię. Okej. Tu nam pokazuje, że tam powinniśmy płynąć. Zaraz tam też popłyniemy. Tylko jeszcze tutaj chcę zwiedzić dookoła. Aha, nie mam już miejsca w ekwipunku. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze wam powiem. I zastanawiam się, czy jest sens dzisiaj płynąć w tamtą stronę, skoro ja już nie mam miejsca w ekwipunku. Albo to po prostu strzałki były dla zmyłki. I tu już nic nie ma. Na to by wychodziło, że tu już nic nie ma. No i pozostało tlenu mało. No nic, wiecie co? Nie widzę, żeby tutaj coś jeszcze było. A jeżeli będzie, to się tutaj przyjdzie w następnym odcinku. Szybciutko wracamy sobie do bazy. Odłożymy sobie itemki i prawdopodobnie się pożegnamy. Pomimo tego, że mam 30 minut nagrania, mam wrażenie, że ten odcinek był strasznie krótki. Ale jednak materiał troszeczkę z niego będzie. Zwłaszcza, że widziałem komentarze, że pisaliście mi, żebym robił krótsze odcinki, więc okej, umówmy się, że będę starał się tego trzymać, żeby te odcinki też nie były nie wiadomo jak bardzo długie. Ale też umówmy się, zbyt krótkie nie mogą one być. No po prostu muszą mieć jakąś tam swój odpowiedni czas, taki złoty środek będzie trzeba znaleźć do długości tych odcinków. Powiem wam, że tak płynę i znajduję bardzo dużo Siglightów. Prawie, że fragment Siglighta na fragmencie Siglighta. Dziwne, bo dziwne, ale tak jest. No może to był celowy zabieg autorów, żeby ułatwić nam grę. Moi drodzy, mamy dziennik osobisty, to potem się tym zajmiemy. Aha, nie, ja nie chcę ciebie słuchać. W następnym odcinku wybierzemy się tutaj do sygnału. I w następnym odcinku, być może, nie obiecuję, ale postaram się zacząć budować bazę. Moi drodzy, to byłoby na tyle. Ja standardowo Domarski, to była Subnautica. Możecie polubić, możecie zasubskrybować mój kanał, możecie napisać komentarz, jeżeli chcecie. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo po to to robię, żeby i wam, i mi się podobało. Przede wszystkim, żeby obie strony były zadowolone. Ode mnie to byłoby na tyle. Do następnego razu. Pa, 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 pa.